Wygląda na to, że pacjentka została otruta jadem hydry. Powiedziałbym, że najdłużej ile może przeżyć to 2 dni. Gdybyśmy mieli trochę osocza hydry, moglibyśmy zneutralizować tą truciznę. Gdybyśmy znaleźli jej trochę, moglibyśmy ją uratować? Tak, ale to na chwilę obecną niemożliwe. Hydry już wymarły w archipelagu El Nido. Co masz na myśli wymarły? O co chodzi? Hydry są bardzo rzadkimi i cennymi stworzeniami. Krwi, kości, mięso. Każda ich część jest dosyć cenna. Uważa się je za antybiotyk na wszelkiego rodzaju choroby. No właśnie z tego powodu hydry były polowane. Polowano na hydry tak długo, aż wreszcie wmarły w El Nido. W rezultacie cały gatunek wymarł. Nie ma szansy, żeby znaleźć trochę osocza. Jeśli moglibyśmy przemierzyć morze do głównego lądu, powinna być szansa, prawda? To niemożliwe. Prądy El Nido są w tym okresie bardzo burzliwe. Nie powinniście przemierzać morza, o ile nie macie bardzo dużego statku. Nawet jeśli tam dotrzecie, znalezienie osocza hydry są bardzo nikłe. Nie mam dużo czasu. Doktorze? Hej, doktorze, gdzie idziesz? Nic jeszcze nie zostało ustalone. Przepraszam, muszę być przez chwilę sam. Przyjdzie, co zrobimy? Szalonże, jeśli ją tak zostawimy. Czy to jakiś żart? Poczekajcie chwilę, przyprowadzę doktora z powrotem. Jesteś pewien? Aaaa! Kim ty do cholery? Co? Nie ma żadnych przeprosin za to, że na mnie wpadłeś? O lala, czy nie znasz żadnych manier? Wydaje mi się, że gdzieś już... No tak. Wreszcie... Leży tutaj biedna, bezbronna, tak jak myślałem. Shinji, mój drogi, czemu po prostu jej nie zostawisz? Kim ty jesteś i o co ci chodzi z tym dziwnym kostiumem? Nie mam żadnej sprawy z kimś takim jak ty. Rozmawiasz, Shinji. Przeszkadzasz mi, więc lepiej się zamknij. Czemu? Nie pozwolę ci po prostu tak wchodzić do tego pokoju i udawać, że nic się nie stało. Zdenerwowałaś mnie. Nauczę się trochę manier. Spróbuj, jeśli uważasz, że dasz radę. Nie jestem taka słaba, żeby być pokonana przez taką miernotę. No, jesteś trochę odważna. Pożałujesz tego. Da! Opsy. Cholera, gdzie ona uciekła? Jesteś zabawny. Cóż za banał. To jest takie zabawne robienie z was idiotów. Przyszłam tutaj tylko zobaczyć, jak ta dziewczyna sobie radzi, a przy okazji coś się powiem. Zobacz, Indzi. Do zobaczenia. Śnieją mnie za każdą nocą. Pa, pa. O, to dopiero dziwaczka. O co jej chodzi? I nie rozumiem. Shinji, czy wszyscy twoi przyjaciele są tacy? O, Shinji... No dalej, z nią porozmawiaj. Ech, dobra. Shinji, zostawię to dla ciebie. To mój ulubiony amulet. Shinji otrzymał ostatni amulet.
Pamięta, co powiedział ten, wiesz, Shinji. Gdzie to wszystko się zaczęło? Gdzie anioły gubią się? Spój, przypomnij sobie, Shinji. Czuję się trochę zmęczona. Odpocznę trochę. Się, co doktor powiedział. Nie ma już więcej kryzys na tym świecie. I nie ma możliwości, żeby dostać się na główny kontynent. Czy chcesz podjąć szansę jedną na milion i poszukać tej kryzys? Tylko po to, żeby uratować dziewczynę, którą ledwo co znasz? No i co zrobisz? Szczerze mówiąc, nigdy nie wybrałem opcji, żeby jej nie ratować. Dziwnie się będę czuł, olewając szale. Nie ma sprawy, idę z wami w takim razie. Mam poszula. Nie potrzebujecie. Tak przy okazji, masz choćby najmniejsze pojęcie, gdzie można zacząć się patrzeć? Masz, prawda? Nie dady. Tak też myślałem. Gdzie do cholery powinniśmy zacząć? Wszystko co mamy to amulety dziewczyny. Co mamy zrobić? I śmielibyśmy choćby jakąś drobną poszlakę. Może powinniście jej zobaczyć się z szamanką. Szamanka może dać wam jakieś poszlaki, patrząc na ten amulet. Racja, szamanka. Szamanka? To było dosyć dziwne słowo. Szamanka posiada moce smoczych bogów i rządzi tą wioską. Szamanki są jak burmistrzowie albo naczelnicy. Szamanka może coś wiedzieć, aczkolwiek nie jestem w stanie powiedzieć na 100%. Można spróbować. Kontynuujmy to na zewnątrz. Postanowiłem to zrobić przy łodzi. A, to Luna w domu Mel. Mel, o co jej chodzi? Co jest? To tylko kot. Dziwny chłopak. No dalej, chodźmy. O, tak. Powinniśmy ruszyć się tak szybko, jak to tylko możliwe. Ale prawdopodobnie musicie się wyekwipować, prawda? No czekam tutaj. Powiedzcie mi, kiedy będziecie gotowi do drogi. Nie mam dużo czasu, więc lepiej się spieszcie. Jeśli potrzebujecie zobaczyć się szamanem, idźcie tą drogą. I wejdźcie po drabinie na drugie piętro wieży sklepikarza i pójdźcie w lewo. Tam jest wieża nazwana Świątynią Smoków. Wpłynąć do terminy to jest dosyć mała wioska, więc nie powinniście mieć problemów z gubieniem się. Skoro tak uważasz,